Sloty transferowe Realu Madryt. Coraz więcej nowych nazwisk, a teraz nawet Bombazo, które przyszło od samego Fabrizio Romano. Informacja o tym, że Kylian Mbappé ma opuścić Paris Saint-Germain już w następnym roku lub, jak to Paris Saint-Germain, włodarze oznajmili, jeśli nie przedłuży kontraktu, to sprzedadzą go już w tym okienku transferowym, ponieważ nie mają zamiaru puścić go za darmo do jakiegokolwiek klubu. Zapraszam na odcinek. Co jest ciekawe, jeśli chodzi o Real Madryt, mamy już przynajmniej dwa transfery zaklepane, już mamy podpisanych zawodników, plus jeden już za chwilę będzie w Realu Madryt. Jeśli chodzi o podpisanych zawodników, to mamy Frana Garcia na lewą stronę, wychowanka Realu Madryt, który ma wzmocnić lewą flankę, ma pomóc Mondiemu w rotacji przede wszystkim, podejściu Marcelo, nie ma tam za bardzo kto wejść na tą stronę. Nacho grywał tam częściej, ale w tym momencie mamy bardzo fajnego zmiennika, który jest bardzo podatny na atak i zagrał kapitalny sezon w Rayo Vallecano. Do tego dochodzi nam Brahim Diaz, który był bardzo mocno komentowany przez cały sezon w Milanie. Kiedy strzelał przepiękne gole, była mowa o tym i narracja była taka, aby Brahim przeszedł do Realu Madryt, żeby wrócił do Realu Madryt pod warunkiem, gdy Asensio odejdzie. No i tak się stało, Asensio odszedł do Paris Saint-Germain, a mamy powrót Brahima Diaza, który w Milanie zagrał bardzo przyzwoite sezony. Czy będzie lepszy niż Marco Asensio? Szczerze wątpię, ponieważ jakby nie jest to aż taka jakość, jak Marco, nawet jako rezerwowy, potrafił strzelać bardzo ważne bramki. Brahim będzie musiał się troszeczkę jeszcze przyzwyczaić do gry i mentalności Realu Madryt, ale wydaje mi się, że będzie fajnym zmiennikiem, bardziej na poziomie Lucasa i Callejona niż Asensio. W tym momencie na tym poziomie widziałbym Brahima, ale mógłby zaklepać prawą stronę, środek pomocy, taką typową dziesiątkę, także jest wiele opcji gry Brahimem. Będzie bardzo solidnym rezerwowym, który mam nadzieję, że szybko załapie po prostu odpowiednie tory i będzie grał na wysokim poziomie w Realu Madryt. Ja jestem ciekaw właśnie, jak on wejdzie do zespołu, bo przyjście z Milanu, z Ligi Włoskiej, to zawsze jest dylemat. Jednak jest to liga bardziej wolna, bardziej defensywna. W Realu Madryt, w Lidze Hiszpańskiej gra się o wiele szybciej i ta ofensywa musi być naprawdę na najwyższym poziomie. Także Brahim Diaz i Fran Garcia już w Realu Madryt i trzeci transfer Juda Bellinghama już na ostatnich prostych. Pożegnał się z Borussią Dortmund, jest blisko Realu Madryt. Chwila, moment, zaraz zostanie podpisany. 100 milionów funtów, to jest 100 milionów euro. To jest bardzo dobra cena za takiego młodego zawodnika, który już od młodych lat był uważany za gwiazdę reprezentacji Anglii, takiego typowego kapitana. Także to jest naprawdę mocna strona Realu Madryt w tym momencie, że ściąga sobie takiego ofensywnego, środkowego pomocnika, który na lata w Realu Madryt tak naprawdę będzie mógł występować i mam nadzieję, że po prostu jeszcze pociągnie troszeczkę tego genu z Toniego Kroosa i Luki Modricza, a będzie to naprawdę solidny środek pola. Ja bym to widział tak w Valverde, Jude Bellingham i Toni Kroos na ten moment, potem tam gdzieś Kamavinga, jest też miejsce na Tchouameniego, także jest sporo opcji i Real Madryt w środku pola już nagle wygląda naprawdę bardzo solidnie. Jeśli chodzi o plotki, jeśli chodzi o Harry'ego Kane'a, ja w ostatnim filmiku mówiłem, że nie widzę go w Realu Madryt, jeśli chodzi o jakość zawodnika. Jest to jednak zawodnik, który naprawdę strzela dużo bramek, garantuje gole, tak jak jeden z kolegów tutaj napisał w komentarzu, więc na pewno Real Madryt będzie się zastanawiał nad transferem. Ile może Real Madryt zaoszczędzić, ile Real Madryt może wydać tak naprawdę na Harry'ego Kane'a. Jest to kwota od 100 do 150, może 200 milionów euro. I jest to bardzo dużo. Te informacje, które Pedrerol podawał ostatnio, ja mu po prostu już nie wierzę. Po tych sagach z Kylianem Mbappé, z tymi śmiesznymi komunikatami, ja już jestem zmęczony tym człowiekiem, nie słucham go kompletnie. Pedre moim zdaniem nie ma już dobrego źródła w Madrycie i jest to jednak spekulacja. Moim zdaniem Real Madryt będzie szukał pomiędzy Kylianem Mbappé a Kane'em. Zobaczą, czy dadzą radę wyciągnąć już w tym roku Mbappé
czy będzie trzeba na niego zapłacić 200 milionów, czy jednak będzie potrzeba poczekać na niego za free w następnym roku. Na pewno Real Madrid i Florentino Perez będą czekać do samego końca z Mbappé, bo jeśli Sheik uzna, że 200 milionów to jest ok, jestem w 100% pewien, że Perez ruszy po Mbappé, bo to jest jednak profil zawodnika, który pasuje do Realu Madryt. Ogromne nazwisko, wielka gwiazda, świetny fizycznie, technicznie zawodnik, którego bardzo bym chciał w Realu Madryt, mimo tej całej sagi z ubiegłego roku. To Kylian Mbappé moim zdaniem jest odpowiednią osobą do gry w Realu Madryt i chciałbym go ponad Harry'ego Kane'a tak naprawdę, ale jeśli Mbappé nie przyjdzie do Realu Madryt, jeśli będzie trzeba poczekać na niego, to musi Real ruszyć po napastnika i jeśli będzie to Kane, jeśli będzie trzeba wydać 150 milionów euro, powinniśmy wydać te pieniądze, ponieważ będzie brakować naprawdę ataków w tym sezonie i Kane to jest must w tym momencie. Nie mamy nawet napastnika rezerwowego, więc jeśli nawet Alvaro Rodriguez nie dostanie żadnej szansy gry w Realu Madryt z Castilla, trzeba ściągnąć nawet Joselu i tych dwóch zawodników mieć u siebie, bo będziemy cierpieć, jeśli chodzi o ofensywę, a tego nie chcemy oczywiście robić. Kylian Mbappé będzie bardzo ważnym zawodnikiem, jeśli chodzi o projekt w Realu Madryt, ale czy tak się stanie? Plotki mówią, że Sheik nie chce puścić Mbappé do klubu Realu Madryt ze względu oczywiście na te wszystkie walki i w Champions League, i słowne, i z Florentino Perezem. Jest to jednak duży dylemat związany z tym transferem. Mbappé puścił nas po prostu w balony ostatnio. No i nawet kibice Realu Madryt nie widzą Mbappé już w Realu. To jest jakby taka dosyć mocna zdrada z tym podpisaniem kontraktu z PSG. Ja troszeczkę to rozumiem, ale z drugiej strony on od tego podpisania kontraktu nie wygrał kompletnie nic. Nawet nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o złotą piłkę. W reprezentacji niestety nie wygrał Mistrzostwa Świata. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bardzo, bardzo daleko. Jeśli chodzi o Ligę Francuską, no tam są nudy, to tam oni sobie kopią po prostu i wygrywają tą ligę bez żadnego problemu. Odchodzi Messi, który odszedł do Inter Miami, odejdzie prawdopodobnie Neymar, Mbappé, także PSG się mocno sypie i tam będzie znowu trzeba mnóstwo pieniędzy wydać, żeby posklejać ten zespół. No i zastanawiam się, jak to będzie, bo Real Madrid ma dużo pieniędzy do wydania. Mam nadzieję, że to się szybko ziści, te wszystkie transfery, tak jak naprawdę bombazo zrobili z tymi odchodzeniami, w sensie transferami z klubu. Florentino Perez chyba wziął tylko telefon i Asensio pyk, 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 nara, Mariano pyk, pyk, nara, Hazard, no cześć. Witaj tam, kończ karierę albo jedź do Arabii Saudyjskiej. Karim Benzema, 100 milionów chcesz zarabiać? Proszę bardzo, nara. Także jest naprawdę dużo osób odeszło z Realu Madryt, jest payroll całkowicie świetnie załatany, więc mamy pieniądze na wydawanie, mamy pieniądze na kupowanie zawodników, mamy pieniądze na budżet płacowy, także trzeba wykorzystywać te pieniądze i trzeba wzmocnić Real Madryt na lata. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Real Madryt od przyjścia Cristiano Ronaldo wydaje dobrze pieniądze, ale od odejścia Cristiano Ronaldo nie mamy jeszcze tak wartościowego zawodnika jak Cristiano Ronaldo, który robił absolutną różnicę, nawet z całym szacunkiem do Viniciusa Juniora. Nie mamy jeszcze pokroju takiego zawodnika, który był logiem Realu Madryt, czyli Cristiano Ronaldo, więc w tym momencie, jeśli mamy kogoś sprowadzać, to na rynku jest tylko Kylian Mbappé, który mógłby w Madrycie zrobić taką karierę jak Cristiano Ronaldo i liczę na ten transfer, ponieważ no Żółw musi trafić do Realu Madryt. Po prostu musi trafić do Realu Madryt. Ja bym go bardzo chciał. Czekam na Wasze komentarze, na lajki, subskrypcje. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. Czytam je wszystkie i chciałbym dowiedzieć się od Was, czy Kylian Mbappé ma szansę w ogóle jeszcze w Realu Madryt. Czy Wy go widzicie? Czy jednak za rok, jednak za darmo powinien przyjść do Realu Madryt? Czy w ogóle przyjdzie do Realu Madryt? Bo to będzie znowu długie lato plotkowe, jeśli chodzi o Real Madryt i ich transfery. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!